boso, idę wcześnie rano. Zajebali buty mi i zajebali siano. Rozglądam się, zaraz znajdę skurczybyka, który zajebał mi buty i przymarzam do chodnika. Co z tego wynika? Trzeba czujnym być, mieć oczy z tyłu głowy i nie za dużo pić. Jak to się stało? Szukam pamięcią wstecz, kilka godzin wcześniej nic nie pamiętam, lecz patrzę, idzie typ. Widzę białe adidasy, to muszą być moje, wydałem tyle kasy. Patrzę i nie wierzę, brudne jak moje. Próbuję ruszyć pogoń, lecz przymarznięty stoję. Próbuję się oderwać i krzyczę w jego stronę: oddaj mi moje buty, nie są ci przeznaczone. Próbuję się oderwać i krzyczę w jego stronę: oddaj mi moje buty i moją mamonę. Uciekasz? Oddaj moje buty. Jak można być takim człowiekiem zepsutym? Uciekasz? Lecz nie uciekniesz mi. Jak cię tylko dorwę, to pokażę ci. Uciekasz? Oddaj moje buty. Jak można być takim człowiekiem zepsutym? Uciekasz? Lecz nie uciekniesz mi. Jak cię tylko dorwę, to wyjebie ci. Bezrodny i spięty, do gruntu przymarznięty. Ze złości się aż zagotowałem. Oderwałem prawą, później lewą nogę. Za złodziejem w pogoń się udałem. Nie wiedziałem jak, lecz myślę go wytropię. Znam ten odcisk buta, nie spierdolisz nigdzie chłopie. Dopadnę go, będę tropić jak Indianie. Jak Rambo pierwsza krew, lecz ostatnie zadanie. Piękny ranek ponury, pomarszczone chmury. A ja skradam się po cichu, widzę typa, który zajebał mi buty. Tak to chyba on, wyskoczyłem za rogu. No i w ryja dzwon, lecz odbił się on. A w ręku miał flaszkę, bez zastanowienia rozbił mi o czaszkę. I obudziłem się, a to był tylko sen. Otworzyłem okno i zaczerpnąłem tlen.